Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Golden Voice. Troszkę nas nie było, ale z kolejną edycją The Voice Kids jakby mogło nas nie być. Nie będziemy robić tym razem rankingów jak to było wcześniej, a podam tylko naszych faworytów po przesłuchaniach w ciemno. I będzie to top 8. Czemu akurat top 8? Nie chciałem na siłę dobierać dwóch pozostałych uczestników. Nie będę się cofał w daleką przeszłość, a tylko do początku istnienia naszego kanału, aby przypomnieć o tym, że oddaliśmy trzy celne strzały, czyli wygrana Ani Dąbrowskiej w drugiej edycji The Voice Kids. Wygrana świetnej Alicji Szemplińskiej w 10 edycji The Voice of Poland, do której też edycji zresztą wrócimy w jednym z kolejnych odcinków, no i zwycięstwo Vicky Gabor na Junior Eurowizji. Oczywiście naszych zwycięskich typów było więcej, chociażby niesamowita Roxana Węgiel, ale jak to się mówi, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr i liczymy tylko to, co jest na kanale lub było. Zakończyły się przesłuchania w ciemno trzeciej edycji The Voice Kids i powiem szczerze, że dla mnie to jest najlepsza edycja, jeżeli chodzi o głosy. W pierwszej edycji Roxana była dla mnie niewątpliwą faworytką. W drugiej edycji była to Ania Dąbrowska, z tym zastrzeżeniem, że gdyby Lena i Vicky były w tym wieku co Ania, to nie byłoby to takie oczywiste. Natomiast w trzeciej edycji trochę tych głosów jest na wysokim poziomie. Postaram się kogoś wytypować do zwycięstwa, ale to tak nie na 100%, a na 90%. Na 100% to po wyborze trójek, bo jak się orientujecie, Alicja po przesłuchaniach była u mnie 13, no bo nie pokazała wszystkich swoich możliwości, dopiero po bitwie coś zatrybiło, że to będzie zwycięzczyni. Zobaczymy, jak to będzie w trzeciej edycji Kidsów. Okej, oto nasze top 8, plus wyróżnienia. W sumie mógłbym tu zrobić top 30 albo top 40 i też byłoby dobrze, bo dobrych głosów w tej edycji jest mnóstwo. Ale no wybraliśmy te 8, co nam utknęły na dłużej w pamięci. Pierwsze miejsce to na chwilę obecną nasz największy faworyt, ale jak na razie to tak na 90%. Zadeklarujemy się na 100%, gdy już będą wybrane trójki. Trzeba posłuchać czegoś innego jeszcze, bo często bywa, że pierwsze wrażenie jest mylne i do tej pierwszej ósemki może ktoś jeszcze wskoczyć, a ktoś może wyskoczyć. Na 8 miejscu Hania Sztachańska. W zasadzie to mógłbym na to miejsce dać wiele innych osób na podobnym poziomie, ale Hania brzmiała dla mnie mega profesjonalnie i dlatego jest w naszej 8. Na 7 miejscu Marcin Maciejczak. Szczerze mówiąc, to gdyby nie zaśpiewał tej drugiej piosenki na przesłuchaniach, Dłoń, to byłby w top 3. Jednak po wspaniałym początku, potem przyszły góry, a tam już kolorowo nie było. Ale nadal pozostaje wrażliwość i interpretacja, plus ładny wokal w niższych oktawach i falsecie. Jednak ta rysa na szkle pozostała u mnie z tych wysokich dźwięków. Na 6 miejscu Natalia Kawalec. Bardzo ładny, głęboki wokal w niektórych momentach, a w niektórych takie vibrato rodem z muzyki country. No i do tego śpiewa i gra. Na 5 miejscu Liza Misnikowa. U Lizy urzekły mnie wspaniałe góry, no i pozytywna osobowość. I jak było widać, to rodzinne, patrząc na backstage. Posłuchajmy jeszcze. No, śmiało, 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 chłopaki. Kombinuję. Na 4 miejscu Ewelina Kozub. O, tu to już kawał rasowego, mocnego wokalu. Piękne końcóweczki z wibratem. Oh.
Na trzecim miejscu Agnieszka Letniowska. Super osobowość, można powiedzieć inteligentna i dowcipna inaczej, co nie każdemu się podoba. Dowcipna za zasłoną zimna, tak bym to nazwał, a to właśnie świetnie się kontrastuje i tworzy oryginalny styl bycia. A do tego dochodzi wspaniały wokal z feelingiem i flow. Na drugim miejscu Wiktoria Zwolińska. Kolejna artystka pełną gębą. To co zrobiła ze mną we własnym utworze to jakaś masakra. Przy pierwszym utworze wmurowało mnie w fotel, zresztą trenerów jak było widać też, bo słuchali z koparkami przy podłodze. I nic nie mówili, a drugi utwór to magia. I to jej własny na dodatek. Będą tutaj kokosy z tego. Jeżeli chodzi o głos, to może nie jest jakiś szalenie wybitny, ale na pewno zauważalny, który wciąga, kiedy nim opowiada. W niektórych momentach jakby wypiła butelkę rozpuszczalniku. I to też jest świetne. Jest to młoda, już kompletna artystka, którą można wypuszczać już na szerokie wody, bo ten jej kawałek już spokojnie mógłby podbijać listy radiowe. I to nie ze zwykłym, komercyjnym popikiem. Wbiłam się na mojej drodze. Pokaż mi szlaki, daj mi więcej sił, by uwierzyć w lepsze dni. Zbyt wiele łez na tym świecie jest. Daj mi jakiś znak. Dziś jest moment, aby wyjść na szczyt. W swoje sny, uwierzyć w sny. Wow, piękne. Ten dzień daje znak, czy to właściwy czas, by uwierzyć w swoje sny, uwierzyć. Pięknie, brawo, pięknie. Na pierwszym miejscu Kinga Wołoszyn. Kinga natomiast ma niesamowity dojrzały wokal, świetne vibrato, też świetnie interpretuje, czuje to o czym śpiewa. Na razie jest przed Wiktorią o ułamek punktu, ale Wiktoria i Kinga to na obecną chwilę dla mnie dwie największe kandydatki do wygrania programu. W oddali pasło ciemnych chmur. Nie. Nieposkromiona siła burz, wow. Boję się. To nawet się. I jeszcze o wyróżnieniach dwa słowa. Bardzo dobre wrażenie zrobiła na mnie młodziutka Ala Tracz. Jeżeli taki 9-letni młodziaczek śpiewa już z wibratem i stara się używać riffów, melizmatów, śpiewa z piersi, z głowy i robi to co najmniej dobrze, to jest to już talent. Jeszcze nie wiadomo jakiego formatu, ale talent. Eliza Xerxa, 11-latka, która nie zaśpiewała idealnie, jednak słychać było u niej też rasowość w głosie.
jej własne dźwięki, to nie była kopia. Patrzę, Stone Cold, mówię o, i czekam na początek jak u Danieli Tuleszowej, taki głęboki, a tu cyk idzie z głowy. I zastanawiam się, jak to jej wyjdzie. I wyszło poprawnie, lecz tak jak wspomniałem, pokazała rasowość, a tego wokalista potrzebuje, rasowości, bo wyjść i zaśpiewać poprawnie to nie wystarczy, aby być gdzieś wyżej. Bardzo pozytywny występ. Anastazja, wiadomo, doły. I jest jeszcze jedna osoba, której tu nie uwzględniłem nigdzie, a jest to Ola Olszewska. Nie uwzględniłem jej, bo nie podobało mi się to wykonanie. Jednak gdzieś tam czuję, że też ma tę rasowość w sobie. Ale zobaczymy w kolejnych odcinkach. Tak wspominam, żeby jak coś to, żeby nie było, że z kapelusza pojawi mi się na przykład w faworytach. Troszkę sarsy w niej czuję. Oto nasze top 8 i wyróżnienia. A jak to będzie wyglądać po bitwach, zobaczymy. Formuła tego programu jest tak beznadziejna, że najwyżej nie dochodzą najlepsi. Najlepsi mogą być wystawieni w bitwie zaraz po przesłuchaniach i dwa z trzech najlepszych głosów odpadnie, a jeden przejdzie dalej i będzie konkurować z tymi słabszymi. No i te dwa znikną z mojego top 8, zaraz po bitwach. Jednak czołówka jest tutaj rozbita na Cleo i chłopaków, więc dwa głosy z czołówki mogą tam pozostać i wygrać program. Na razie dwoma głównymi kandydatkami do zwycięstwa dla nas są Kinga i Victoria. Do usłyszenia.